ja jazdím, myslím, skoro 25 roków już, a jeszcze tak długo sam nie czekał na pierwszy zawód. Myslím taki, że inni jazdcy City to samo co ja. Każdy już chce zawodzić, startować. Rad jestem, że tu widzę moich kameratów, którzy przyszli tutaj sobie troszkę powyskuszać swoje wozidla i troszkę rozruszać kosti. Jasne, że wolelibyśmy iść na RZ-y, ale mam moc w sercu, że to już niedługo będzie. Mamy nowe wozidlo, tak, jest ono tutaj pierwszy krat, to są jego pierwsze kilometry, wszystko nasztelujemy, ustawiamy sediska, wolanty, handbrake, gearbox, no wszystko co możemy. Będziemy zawodzić, dufam, tym wozidlem cali tento sezon i w słoweńskim szampionacie. Mamy malu szansę zawodzić i w polskim szampionacie. Rozmyślamy też o madziarskim szampionacie, także teoretycznie tych zawodów wypada, że miałoby być dost, ale tento rok jest tak inny, że ciężko zikać nieco na 100%, bo nikt nie zna, co będzie za miesiąc, za dwa. Dufam, że już wszystko, cali żywot przyjdzie na spęd do normalności i będziemy normalnie zawodzić i fajtować. Budący weekend taki chcemy iść już na Madziarsko, już jazdzić po pierwszej RZ-cie i dufam, że się to podarzy, także jesteśmy full optimistic na budućność. Jak zwykle najlepszym teamem Rufa startujemy do nowego sezonu i zapraszam wszystkich, żebyście ten to rok taki fandili wszystkim w słoweńskim majstragu i nam taki. No, jesteśmy zadowoleni, przez że do formuły nie mieliśmy szans, jasne. To na takim okruchu to jest zupełnie inna sytuacja do fungowania. Ale na drugą stronę fajnie, żeśmy tu pojazdili, takśmy zabawili, że jest to szczęście, że w końcu zastartowało cokolwiek. Także jesteśmy szczęśliwi. Dobrze, że się podarzyło w rally kategorii wygrać. To je na drugą stronę, zawsze wygrawa się radosnie. Ale tak oprawdu to przed nami dopiero na budućność, moc informacji, co chcemy porobić przy wozidle. Skontrolowaliśmy, że wszystko funguje. Za tydzień mamy następny preciek, no a tam już będziemy pracować na 120%. Super.